ta twoja gra to nie jest tylko wymysł, nazwijmy to tak upraszczając, cyfrowy, stworzenie dźwięków w sposób sztuczny, tylko to są prawdziwe odgłosy prawdziwego tego samochodu z tamtej epoki. Obwiesiliśmy samochód mikrofonami, jeden był pod maską, jeden z tyłu. Jeździliśmy po mieście właśnie o 3 w nocy, gdzieś na parkingu pod sklepem. No i wiesz, siedzisz na tym parkingu i pałujesz auto, żeby ciekawie nagrać to wszystko. I tak naprawdę to zaprocentowało. Dodaliśmy trochę filtrów, dodaliśmy jakąś tam świszczenie turbosprężarki i kurczę, to bardzo ładnie brzmi.